Ex Oriente Lux. Proszę usiąść już. Cedur i fizdur, ale my nie lubimy tych nasz. Druga struktura w blasze. Proszę zagrać to. Państwa serdecznie na naszym koncercie jubileuszowym z okazji 50-lecia Radia Białystok. Czeka na nas wielkie wydarzenie. Światowe prawykonanie utworu Arbor. Napisanego specjalnie na zamówienie Radia Białystok przez znakomitego kompozytora, dyrygenta i naszego przyjaciela Jerzego Maksymiuka. The light from the east. Światło od wschodu. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кролю небесский, потешителю духу правды, который всегда есть и всецело бепер. Wszelkiego dobra i dawca życia przyjdź i zamieszczaj w nas, oczyść nas wszelkiej zmazy i zbaw o dobrych duszę nas.
крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святый, посети исцеление мужчин. Thank you.
brawa, brawa, to jest jeden. Zadajem, pan Chojski daraj mi ja. Zadajem, zadajem, dam Boga dowadzić. Witajem, witajem, pan Chojski daraj mi ja. Zadajem, zadajem, dam Boga dowadzić. Witam gorąco i serdecznie w imieniu społeczeństwa gminy Hajnówka, prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Cieszymy się bardzo, że nasza gmina ma możliwość powitać tak dostojnych gości. Nie sposób nie powiedzieć parę zdań o naszej gminie. Jaka ona jest, czym żyje, jakie są problemy, czy wszystko gra, czy może coś i nie gra. Jednak należy podkreślić, nasze największe bogactwo to stanowią ci ludzie, którzy są istotą naszych specyficznych stron. Czym pomnij dęczyną, zieloną sadoczką, jak my tam siedzieli kory. Ty pieśniu spiwola po stronę gitary, ja twoje oczy dymię. Das Licht vom Osten. Światło z wschodu. Światło z wschodu. Dziewczyno holub, to chodźcie koło mnie. Nastanę rozluczony czas. Chodzi po chmury, bo mniał się za baju. Czyż ty zapłaczesz teraz? Śpiewanie jest jakby jakimś takim istnieniem duszy, bo śpiewanie u naszych ludzi nie jest czymś odświętnym czy wymuszonym. Jest czymś codziennym. Śpiewać mogą i śpiewają właściwie bez jakiejś specjalnie wielkiej, dużej czy uroczystej okazji. Oj, u poli try duby, oj, u poli try duby, try duby, schylili się da kupy, schylili się da kupy. Wyprzy noń korzyja ty, dziewczy nońko, czy ja ty, bo przyjedą swaty, bo przyjedą swaty. Nie pytaj się ja, czy ja, nie pytaj się ja, czy ja, przyjeżdżaj, budu twoja, przyjeżdżaj, budu twoja. Ze śpiewem nasz człowiek się rodzi, ze śpiewem nasz człowiek wchodzi w dorosłe życie, ze śpiewem zdobywa majątek, każda większa okazja jest oblewana i obśpiewana, prawda? Jak też ze śpiewem i umiera. I ja tak myślę, że człowiek im bogatszy, tym mniejszą ma chęć do śpiewania. Za lasy dalokie ja, za ory wysokie ja, za lasy dalokie ja, za ory.
Białoruś ty maja, ty usia jak pieśnia, i żyćcio majo pieśniej stała się. Żyćcio projdzie, a pieśnia a stanieca. Światło z uschodu. Białorusi moja, ty jesteś jak pieśń. Moje życie to pieśń. Życie minie, a pieśń pozostanie. Dud Ghamester. Orchaba Mimizrach. Tam właśnie gdzieśmy stali, w tym na górku, ale ja nie pamiętam już dokładnie, czy to było bliżej tutaj, czy dalej. Kiedy są chwasty, nie można nic widzieć. To widzi pani, ten napis zachował się bardzo dobrze. Można to dobrze przeczytać. Isza Hacnua, kobieta skromna. Bardzo droga. Mechneset Ochim. I bardzo, jak się to mówi po polsku, czy nie mam tyle słów polskich, gościnna. Gościnna. Na pewno, jeśli tu krewni przyjdą, to im będzie boli. Ta Macejwa tak w takim stanie się znajduje. Ona jest w krzakach. Dajan almano dwa wietomim, hamece menucha nechona, ale kanefej aszchina. Trudno wypowiedzieć wszystko, co się czuje. Wymalot, kiedy osimu teorim, wygiborym,
que zohar haraki amaziri lenishmot alohamim vehamit komemim agiborim bigeto Bialystok. Bialystok, mein Heim, Bialystok, mein Träum, bei dir geboren und der Zeugen ich bin. In Reusch von die Fabriken, gefunden hab Artikel, wo's hat geklappt und nicht geruht die Maschine. Bialystok, mein Heim, Bialystok, mein Träum, bei dir geliebten hab ich unverbrängt. In Wald, in Innstadt, Garten, gelost mein Jugendorden, wo ewig zieht das Herz azoi, ohne es hängt. Trudno wypowiedzieć wszystko, co się czuje. Ex Oriente Lux. Światło od wschodu. Dutkhamester. The light from the east. Das Licht vom Osten. Światło z wschodu. Svitlo zi schodu. Sviesa i shritu. Świat iz vostoka. Orhaba mi mizrach. Zatańcz, pchabuj, to nic, że ognia już nie widzę. Zatańcz, pchabuj, stopami układaj trawę, wybijaj rytm łąki. Utopimy w trunku całe miasto. Tańcz, pchabuj, kiedy świt wydzwonią miejskie zegary. Rozbijemy puste szklanki, połamiemy skrzypce, a ty tańcz. Może dom o kamiennych ścianach zadrży jak płótno namiotu. Tańcz, pchabuj. Wódka nie woda, da nam zapomnienie, a jutro samo przyjdzie. Lepiej by go nie było. Tańcz. Me butło szał, kaj tu me jawne mi repszała. Draga Mangesan, butło szał, ja wę sa ste bachtałe, tu me kaj krde barodrom, aj kamne ke jame de javas, ja wę, me gindoso mas kaj wę na jawirja ma repszała. Isis tu men but problemy, ale ja wę bachtałe sa ste. Ja bardzo się cieszę, że przyjechali wszyscy do naszej wioski artystycznej i pozdrawiam wszystkich na początku. Me but. Tam nie by to mnie gdzie pchnęli, kiedy szkoły się ja mary idea, romani.
Соске, кайде набистен рома. Duttkhamester. 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 Ex oriente lux. Cyganie niechętnie mówią i gdyby nam wolno było żyć 1000 lat, to pewnie kochalibyśmy się zawsze tak samo. Myślę, że my umrzemy, nasza miłość zostanie gdzieś tam w przestworzach. Zielonym do góry. Wszyscy śpiewają. Zielonym do góry, hasło każdy zna. Zasadź znamieńczynko, zasadź rzędko dba. Thank you.
Polskie Radio Białystok. Nadajemy audycję w języku ukraińskim. Oczy wieczorowo głębokie, wy moi odinoki, ох, як я люблю вас. Правдива моя рідна мова є українська. Я по-українськи говорю, по-українськи читаю, пишу. Я теж і по-англійськи говорю. Був в Канаді, в Торонці. Мешкаю 4 роки, 3 місяці. Згудзення. Часами проводжу світ. Хотів ще бачити світ, обійжити трохи все. Коли побачив, попрацював трохи, нестети та тінскнота. Zawsze ciągnie do ojczyzny, do domu, do znajomych, do braci, sióstr. Oczywiście jadąc na Ukrainę, to cieszyłam się szalenie. Jadę do Kijowa. Biegłam przez całą wieś, krzyczałam do męża, jadę do Kijowa. Cieszyłam się, ale po miesiącu pobytu ja stęskniłam się za naszym krajobrazem. Za tymi pagórkami właśnie, za tymi jeziorami. Bo ja tu wyrosłam. Bo jednak tu wyrosłam. No i jeszcze co zaśpiewamy? Не шагала воду, корони совнеча, за нею Іванко, як барвінок в'єча, за нею Іванко, як барвінок в'єча. Люб'я то земля, я люб'я працювати, люб'я все сховувати, я ж люб'я забавити з українцем і з поляком, але так завжди люди гадають, о, то українець. Ten jest człowiek, który rzetelno dla państwa pracuje. Choć ja jestem Ukrainiec, a ten Polak, ja się... Nie wszystko równo. Ale żeby był człowiekiem z Boże, choć czyścimy go, ale się ziarko znajdzie między jęczmieniem, owiec się znajdzie. Ale jak on pięknie rośnie i tak między Polakami, jak się Ukrainiec znajdzie, też jest piękny. A może wy mnie tak nie schodzili, a może wy mnie nie zrozumieli, a jeszcze przyjdzie toj czas, że wy schoczecie nas. A może jeszcze przyjdzie toj czas, że wy schoczecie nas. Dziękuję.
tym pięknym Wilnie, gdzie my tu mieszkamy, Ostrobramską Matko, cudowną ją mamy. Ona w Ostrej Bramie swym obliczem świeci, na modlitwę czeka wszystkich wiernych dzieci, żeby swoją wiarą tak mocno rozgrzali i u stóp Maryi serce pozostali, bo ona laskami zawsze osypana, będą wszystkie prośby u niej usłyszane. O tej Ostrej Bramie cały świat znają, nieraz z innych krajów tutaj odwiedzają. Rodacy pielgrzymi nieraz przybywają, wszystkie swoje troski u stóp jej składają, bo Najświętsza Matka taka czuwająca, idą na kolanach z łzami płacząca. Matko miłosierdzie świeci z Ostrej Bramy, przyjm te nasze troski, co do Cię składamy. A w Ostrej Bramie ja zawsze biorę pielgrzymów do domu, zawsze biorę 10 osób. To kiedy przyszła pielgrzymka, tak witala, mówię, jaki dzień cudowny, w Ostrej Bramie mamy rodaków pielgrzymka, my dzisiaj witamy. Bo o tej pielgrzymce my rani słyszali, swoje biedne domki dla was szykowali. I z otwartym sercem dziś was tu witamy i do swoich domków wszystkich zapraszamy. Pan, ja cieszę się. Pielgrzymy, to moje całe bogactwo. A już kiedy w nocy leżałem, wstałem, poszła do kalendarza liczyć, wiele jeszcze mam czasu pielgrzymów jeden, czekać. Ile razy było? Tego roku 3 razy tylko ja pielgrzym, jak to. Przeszłego roku 5 razy miała. I zawsze biorę 10. 10 osób zawsze biorę, pan, do domu. Światło od wschodu. Swiesa i szritu. Swiesa i szritu. Tutaj, gdzie my mieszkamy, akurat to zliczamy się do grupy dzuków. Bo tam Żmudzini i tak dalej są, a tutaj Dzukowie, a znów te krainę, kraj Dzuków nazywają, jak Litwini nazywają, Dainavos Šalis. Daina to jest pieśnie, Šalis kraj, to jakby po polsku przetłumaczyć, to jakby powiedzieć, kraina śpiewacza, coś takiego, tak, to Dzuków tak nazywają właśnie w Litwie, Dainavos Šalis. I może w tych Dzukach jest, że oni no, jakoś tam z potrzeby ducha, z potrzeby krwi, oni już śpiewają i tak rzeczywiście są rozśpiewani właściwie. Pasvarsi kantiala, cikiai plukaudama, pamyslik mergela, už mani eidama, pamyslik mergela, už mani eidama. Czego według mnie brak jest przeciętnemu Polakowi, to właśnie rozumienie partnerstwa, że Litwin to jest z taką samą świadomością narodową i kulturową, jak i Polak.
trzyma, trzymajcie. No zaczynaj pies. Czekaj, koguta. Fatma, matka Jugalie, Ramazan, matka Mirjema, Ewa, matka Razia, Jasia, matka Chowa. Bisaku, dom kurtarów, a idzie wiedz, zechy, bit. A uzbillahi mnie szeitanie, radzie, bismillahi, rachmanie, rachim. Allahu Akbar. Kuli winie se ljaty winio skir winie jaje winie maty ljahi repil ale minie repinia te kabi minie hadel i winioke kapne kurban te maty kapie te min ibrahimie adilu te min ma ilu te nie bini te bile mieli te ja erko murachy win welcome do lillahi winie ale minie. Amin ya Allah, bismillah, minya syaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hi Allahum ya Rabbi hadil bintil ilayki minya, kusilati min yusufi min isyai min fatil yai, Rabbil alemin, ya sharifi yehudi hadil. Allah, 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 All
24 obrazy na 4 głosy solowe, na chór, orkiestrę, 2 akordeony, proszę Państwa, światowe prawykonanie Arboru Jerzego Maksymiuka. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj z nami są. Bardzo dziękujemy Jerzemu Maksymiukowi. Agnieszka Pierwszego do Wszechstronności. Arbor, co znaczy drzewo. Drzewo. Co inspirowało? Debussy, Stawiński, Ives. A, utwór jest poświęcony Janowi Tarasiewiczowi, który wysłał mnie do Warszawy, mówi, z tego człowieka może coś wyrośnie. Pianistą to nie będzie, bo za małe ręce, żeby... Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Cały utwór, czyli drzewo, które ma strukturę bardzo wyrazistą. Korzenie, liście, ptaszki siadają. To trwa. Płynie jak rzeka długo. Bardzo dziękujemy. Ociera pot z czoła w tej chwili, proszę Państwa. A ja jestem dumny, że pochodzę z tego terenu, że coś z tego krajobrazu jest w tym utworze. I że w ten sposób uświęcamy Polskie Radio, które niesie wieści wspaniałe i pouczające i drogocenne. Bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że przez następne lat 50 będziecie z nami.